Poręczny gość, Radia Zachód. A tym gościem jest Zbigniew Kołodziej, radny Sejmiku, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Zapytam pana na początek o sprawę medialną, sprawę Wordu. Tą sprawę opisywała szeroko gazeta Lubuska, po czym marszałek Polak próbowała wywierać naciski na gazetę Lubuską, oczekując weryfikacji współpracujących z nią osób. Do tej sprawy ostatnio odniósł się rzecznik praw obywatelskich, który przypomina marszałek Polak zapisy Konstytucji w artykule 54 o tym, że swoboda wypowiedzi obejmuje nie tylko jej treść, ale również formę. Czy pani marszałek Polak nie przekracza swoich kompetencji, próbując wpływać na, na właśnie lokalne media? I o czym przypomina jej także pan rzecznik, który także prosił o podstawę prawną i stanowisko w sprawie podstawy prawnej dotyczącej pisma do Gazety Lubuskiej? No, panie redaktorze, tak, można zauważyć, że bo po raz pierwszy od dłuższego czasu nie mamy sezonu ugórkowego w polityce. Bo przeważnie sezon czerwiec-lipiec nic się nie działo, a w tej chwili jest sprawa „wordu”, która według mnie dominuje w, w rozmowach różnego, w różnych gremiach. Ale no. mówi pan, że co, że ta sprawa to jest sprawa polityczna? No po części tak się stało, bo jednak tutaj jest dosyć dużo zamieszania w tym momencie, bo jak nawet sprawa doszła do rzecznika praw obywatelskich, czyli to już jest dosyć daleko posunięta informacja, która nie tylko tutaj interesuje się ziemia lubuska, czy ewentualnie nasz, nasze środowisko. Ale rzecznik, przy, przy, przypomnijmy, rzecznik praw obywatelskich był wybrany przy dużym konsensusie, tak. a nawet to był człowiek, który był w pierwszej kolejności proponowany przez opozycję. Tak jest. I Dlatego człowiek, też, człowiek proponowany zauważyć, przez tak. opozycję na rzecznika strofuje marszałek Lezbietanny Polak? Yy, nie, w jaki sposób jestem tutaj, wczoraj nie ukrywam, przeczytałem artykuł dotyczący informacji rzecznika praw obywatelskich Macina Więcka, dotyczące podstawy prawnej, to co do pani marszałek zwraca się, aby przedstawiła podstawę prawną w tym piśmie, która oskarża Gazetę Lubuską. O, 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 chodzi o redaktora, który artykuł dotyczący Wordu napisał. No Ciekawy jestem, jak pani marszałek do tego się ustosunkuje. Jaką postawę prawną ma. Wydaje mi się, że czasami niektóre sprawy nie ma potrzeby. Tutaj pani marszałek, mnie pani marszałek troszeczkę może za daleko w niektórych momentach poszła, bo mam czasami takie odczucia, że Lubi gasić pożary, ale nie zawsze używa odpowiednich narzędzi do gaszenia tych pożarów. I tu w tym momencie też może trochę z daleko to poszło, bo wydaje mi się, że to nie ma, ten konflikt jest niepotrzebny między gazetą lubuską a Panią Marszałek, a on w tej chwili powstał. To ale sumie... on nie został wywołany, chyba, przez media, bo media pisały raczej o sprawie, o dyrektorze, nie pisały o polityce. Wprawdzie tam wątek polityczny się pojawia, ponieważ pierwsze kroki poszkodowana, która oskarża o mobbing właśnie szefa Wordu, który także jest w platformie, czy był, bo jest zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej, skierowała do posłanki, ale bardziej tu chyba jednak chodzi o sprawę tej kobiety niż o jakąś wielką politykę. No tak miało może miało początkowe tak jak mówiłem o tym pożarze lekko się tliło, nie zostało to wszystko w pewnym momencie ugaszone i to tak się rozniosło, takie mam odczucia, jeżeli chodzi o tą sytuację, bo jeżeli faktycznie ten problem był, to uważam, że wcześniej powinna być zareagowana ta reakcja ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli chodzi o zawieszenie dyrektora aby tutaj uspokoić sytuację. No to nie zostało zrobione, trochę później zostało to wszystko zrealizowane. A w jaki sposób się mleko rozlało? Już ta informacja poszła w sieci, no, dostało do, dosyć nagłośnione, bo też jak media centralne o tym się rozpisywały, no to czyli to już temat nie był tylko tematem lubuskim, a też, tak jak pan redaktor doskonale wie, Temat Wordu. Tutaj jako PSL nie jesteśmy stroną w tym wszystkim, bo wszystko się dzieje wokół Platformy Obywatelskiej. No tak szukamy. łatwo państwo rąk nie umyjecie, bo jesteście w koalicji rządzącej tak. województwem i też możecie zdyscyplinować w pewien sposób marszałka, łącznie z tym, że na następnej sesji czy kolejnej jeszcze planowana jest dyskusja nad odwołaniem marszałek Polak, bo taki wniosek został złożony. Tak, to wiem, że radni klubu PiS złożyli wniosek, jako radni mają prawo do złożenia wniosku w tej sprawie. Dyskusja będzie, nie wiem czy faktycznie się odbędzie we wrześniu, co mamy sesję zaplanowaną 5, czy dopiero w październiku, bo okres tak jak wczoraj słuchałem też wypowiedzi radnego Fetki. Jest 30 dni od złożenia wniosków, być może spodziewałem się, że raczej ten temat powinien być już przedstawiony w miesiącu wrześniu, aczkolwiek też tak może być, że do tematu przy, pod, przystąpimy w miesiącu październiku. Do tego czasu myślę, że gdyby było w październiku, mogą nowe fakty też zaistnieć, jeżeli chodzi nawet o sytuację, bowiem, że jest przygotowane to pierwsze spotkanie między byłym dyrektorem w WORD-u a panią, która złożyła postanowienie czy skargę na jego działalność. To ma być początek października, to być może już będzie po pierwszym spotkaniu i myślę, że będziemy mieli więcej informacji, bo z jednej strony jest też tak, że łatwo kogoś oskarżyć. I faktycznie, jeżeli to by było, to w porządku, gorzej, jak po jakimś czasie, okaże się, że dana osoba jest niewinna, a już o tym nikt już nie będzie pamiętał, że był oskarżony, że, się, że został niewinny, a już te jakby za pomyje zostały wylane. Nawet od, jeśli by się okazało, to co pan mówi, to jeszcze to nie jest jedyna sprawa, która wokół Wordu tam się toczy, bo z doniesień także gazety Lubuskiej, ale także pani marszałek, na nasz Janta nie mówiła, że tam już nie jest pierwsza sprawa o mobbing w, w tej jednostce. Z drugiej strony pytanie o nadzór, właśnie czy, no bo pojechali tam urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego zrobić kontrolę w papierach, nic nie było. Pytanie, w jaki sposób oni tą kontrolę przeprowadziło, nic im tam nie wyszło, ale ale jednak dyrektora usuwają. No też to słuchałem wypowiedzi y członka zarządu Macina Jabłońskiego w tej sprawie. No się wydaje, że ten dobry ruch jest bardziej na uspokojenie, bo y Word powinien pracować normalnie, a w tym wypadku cały czas y nagonka na dyrektora powoduje to, że to nie do końca jest tak, jak powinno być, jeżeli chodzi o pracę. Myślę wydaje, że ruch na pewno jest dobry, aczkolwiek jak pan redaktor zauważył z tym mobbingiem, też czytałem artykuł z Gazety Lubuskiej, że tam jeszcze inna osoba się pojawia w tym wszystkim ale tu mówimy tylko na dzień dzisiejszy o dyrektorze. Zostawmy na chwilę w takim razie jeszcze sprawę Wordu, bo chciałem wrócić do rzecznika praw obywatelskich. On także pisze o prasie i o prasie. Czy o mediach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym, społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, z czym wiążą się ograniczenia w korzystaniu z wolności prasy, pisze marszałek pisze, przepraszam, rzecznik praw obywatelskich, zwraca się do profesora Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Który tymi sprawami także zarządza. No i w Zielonej górze się okazuje, że czy w województwie lubuskim tymczasem marszałek Polak przeznacza grube pieniądze na wydawanie właśnie prasy konkurującej, nawet nazwą z lokalną prasą, tworzy także telewizję internetową. Czy to się nie wpisuje w to zaburzenie rynku medialnego w województwie lubuskim? Tutaj, jeżeli chodzi mówi rzecznik. rzecznik, wiem, że jako tutaj rzecznik wnioskuje do profesora Glińskiego o nowelizację prawa prasowego. Które, gdyby nastąpiło, na pewno by też niektóre rzeczy wyjaśniło. Na dzień dzisiejszy wiadomo, jeżeli Urząd Marszałkowski przedstawia, chce przedstawić swoje wiadomości, to ch też chce mieć własne źródła informacji, bo nie zawsze z niektórymi informacjami, które chcemy przekazać czy, czy zarząd chce przekazać, nie wszystko trafia do mediów. Pamiętam jeszcze ileś lat temu, zawsze na sesjach, było przedstawiciel naszego telewizji, czy radia się pojawia, co prawda, ale telewizję już dawno nie widziałem na sesji sejmiku, a przedtem zawsze informacja była, że odbywa się sesja sejmiku, ta informacja była przekazywana przez telewizję, w tej chwili tego nie ma, czyli ale nie, nie jest, do końca jest, jest jeszcze, jeszcze jest jeden wątek, bo pytanie o przekaz czy, i czy ten przekaz, i to już widzieliśmy, że marszałek polak reaguje, gdy jej przekaz nie podoba się na przykład w Gazecie Lubuskiej, to wysyła do niej pisma, może właśnie dlatego ma swoje media, że nie podoba jej się przekaz z drugiej strony realizowany w mediach innych, już nie, już nie powiem publicznych. No cóż, pytanie bardziej do pani marszałek: czy się, to podoba, czy się nie do końca podoba? Na pewno chce mieć wpływ, takie mam odczucia, na informacje, które są realizowane w Urzędzie Marszałkowskim i żeby te informacje trafiały dla szerszego grona społeczeństwa. Nowa konkurencja wyrosła PSL-owi w Sejmie Województwa Lubuskiego. Nowa koalicja dwóch klubów bezpartyjni samorządowcy, właściwie nie dwóch klubów, tylko dwóch, wydawałoby się może różnych opcji politycznych bezpartyjni samorządowcy łączą się z nową lewicą i teraz pytanie, jak się ten klub będzie nazywał, czy to będzie bezpartyjna nowa lewica, czy może partyjni bezpartyjni, no zostawmy może to, ale pytanie, czy państwo nie odczujecie takiego oddechu trochę przeciwnika na plecach, czy będą dla was konkurencą, bo przecież mają kartę przetargową już teraz w koalicji. To znaczy, pan, jak pan redaktor zauważył nowe ugrupowanie, czy grupa powstała, to jest taka dziwna konfiguracja, bo jeszcze tu niedawno słuchałem wypowiedzi marszałka. Jędrzej czaka, że jest z lewicy i w tej chwili wstępuje do klubu bezpartyjnych, to w tej chwili, no nie wiem, czy to jest w tej chwili dalej jest z lewicy, czy już jest bezpartyjny. Teoretycznie jest z lewicy, no ale nazwa jest bezpartyjni samorządowcy, no troszkę ciężko to niektóre osoby do tego przyłożyć, że są akurat w tej chwili po dwóch tygodniach już bezpartyjni. Jeżeli chodzi o PSL, wie pan, na dzień dzisiejszy jest tak, że pan mówił, że jest, że ma klub bezpartyjnych pięciu radnych, ale być może na następnej sesji okaże się, że jednak PSL będzie miało więcej radnych. Proszę bardzo, jakaś zapowiedź. Czyżby tutaj jakieś zakulisowe próby przyciągnięcia do siebie radnych? Ja pana. Często fajnie, jak się o niektórych rzeczach, zagłośno nie mówi. Tajemniczo. Zbigniew Kołodziej, radny Sejmiku, Polskie Stronnictwo Ludowe, które może być może na kolejnej sesji powiększy swój stan posiadania, a może zmniejszy. Tego nie wiemy, zobaczymy. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję dla pana, dziękuję dla, dla rady słuchaczy. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.